Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosław Kujsz, redaktor naczelny kultury liberalnej i Karolina Wigura. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy taki, taką specjalną rozmowę, której można by powiedzieć, że się wiąże z tematem tygodnia, ale tak naprawdę to temat tygodnia wiąże się z czymś znacznie ważniejszym. Mianowicie pożegnaliśmy profesora Pawła Śpiewaka który jak wiadomo był naukowcem z Instytutu Socjologii, był politykiem, związanym przez moment burzliwy zresztą z Platformą Obywatelską. Był publicznym intelektualistą, który zabierał zdanie w, za pośrednictwem pisma i słowa. Występował jako felietonista, eseista wielu gazet i czasopism, ale także Brał udział w różnego rodzaju debatach, czy to telewizyjnych, w telewizjach takich jak TVN, czy dla odmiany w różnego rodzaju debatach w takich miejscach jak Fundacja Batorego. No można wymieniać tych, tych ról, które pełnił Paweł Śpiewak wiele, ale my czujemy się zobowiązani do tego, żeby się podzielić z państwem, i też jest to coś, co jesteśmy winni Pawłowi, bo tak wypada powiedzieć, czyli odwdzięczyć się Pawłowi za to, że obok tych rzeczy, które Państwo wiedzą, że Paweł robił publicznie, było bardzo wiele rzeczy, które Paweł zrobił, i w zasadzie o tym. Mało kto wie, jedną z nich było to, że prowadził seminarium domowe. Przez blisko 10 lat seminarium, z którego wzięło się niniejsze czasopismo, niniejsze środowisko, formowało się, czyli kultura liberalna. Chciałabyś coś dodać, tak na wstępie? Tak, chciałabym. Pomyślałam sobie, byliśmy w niedzielę na pogrzebie Pawła Śpiewaka, i na tym pogrzebie była niesłychana liczba ludzi. W każdym wieku, nie tylko z Warszawy, z różnych stron sceny ideologicznej, jedni prawicowi, drodzy lewicowi, jeszcze inni centrowi. I pomyślałam sobie, będąc na tym cmentarzu, że tak jak mówisz, nie każdy musi wiedzieć, co Paweł Śpiewak zrobił dla nas, że było to seminarium domowe, ale my też nie wiedzieliśmy o wielu innych jego zaangażowaniach, z których pochodzili ci przyjaciele, którzy przyszli go żegnać. No, to prawda. I teraz, jakby jesteśmy Państwo winni wobec tego powiedzieć, e, aby w kilku słowach powiedzieć, e, co takiego dawał Paweł śpiewak, młodym ludziom, czego. Nie widać było publicznie, bo publicznie był, no, bardzo takim zaangażowanym intelektualistą, w który w politykę, którego polityka, komentowanie życia politycznego rozgrzewało do czerwoności. Potrafił się unosić, potrafił na chłodno analizować, potrafił zacytować klasyka myśli politycznej, a jednocześnie kogoś zrugać szorstkim słowem. To był cały Paweł, ale jednocześnie, proszę Państwa, na zapleczu w naszym przypadku to było. Ile to już lat temu? 15, 20? Jakoś no tak? to, to musiałoby być połowa lat 2000. Nie, wcześniej. Jeszcze Ten. wcześniej. Może 2004 rok. Proszę Państwa, 20 jakieś Niech będzie 20 lat temu. E, kiedy kończyliśmy nasze zajęcia na wydziale socjologii, tak? No ponad. Na dobry początek trafiliśmy na zajęcia na Wydziale Socjologii, ówczesnym w Instytucie Filozofii i Socjologii. Tak. To jeszcze tak się wtedy. I to nazywało. były zajęcia, które były poświęcone totalitaryzmowi, dziedzictwu intelektualnemu totalitaryzmu w naszej części świata. Prowadził je Paweł Śpiewak i Józef Orzeł, i była długa lista lektur. I okazało się, że ta lista lektur nam się, no, dyskusje były tak żywe, mimo że zajęcia były dość długie. Lista która nam się nie skurczyła, przeciwnie, rozszerzała się i wtedy pojawił się pomysł, żeby może no, nie wytracać tej energii, żeby przenieść po prostu te rozmowy do domu. I tak się zaczęła, proszę Państwa, przygoda. To była przygoda, która trwała prawie 10 lat. Prawie 10 lat Paweł Śpiewak no, przewodził, temu seminarium domowemu, które miało miejsce u całej masy ludzi, bo to było takie przechodne, nie odbywało się w jednym miejscu. Spotykaliśmy się dość regularnie, to był co najmniej raz w miesiącu przez pewien czas. Rzecz polegała na tym, że w soboty wieczorami zamiast prawda, iść się bawić <laughs> i robić różne inne rzeczy, kilkanaście osób się spotykało z Pawłem Śpiewakiem, czasami byli jacyś goście zapraszani i e, debatowało śmiertelnie serio do zmęczenia danego tekstu, jakiegoś eseju z filozofii polityki, czy jakiejś powieści, czy czasami filmy się też zdarzały, e, do zmęczenia materiału, do zmęczenia ludzi, do wyczerpania dyskusji. Dyskutowało się tak, jak nie można dyskutować w ramach murów akademickich, ponieważ tam, w którymś momencie, dzwonek. Powie do widzenia. Czas na opuszczenie sali. Tutaj nic takiego nie miało miejsca, i po prostu przez blisko 10 lat w ten sposób trwały nasze spotkania. W pewnym momencie Paweł zaproponował, żebyśmy jeździli na takie jeszcze bardziej intensywne spotkania, które odbywały się na wsi, w jego wiejskiej, prawdziwie wiejskiej chałupie, i tam e, no. Po prostu spędzaliśmy kilka dni zwykle. Jeszcze parę rzeczy bym tak rozpakowała. Pierwsze, zatrzymałabym się przy postaci drugiego prowadzącego przez chwilę, bo w tym sensie seminarium Pawła Śpiewaka było seminarium jego, właśnie, że on. Że, że tak się wyrażę, wytrzymał ze swoją coraz bardziej podstarzałą młodzieżą te całe 10 lat. Ale to, co ty powiedziałeś na początku, że to seminarium pierwotnie prowadzone w, na socjologii UW było prowadzone przez dwie osoby i tam był właśnie Paweł Śpiewak i Józef Orzył. I to warto się dla, nad tym na, na chwilę zastanowić, dlatego że w tej całej sytuacji przegląda się też to, co się stało z Polską. To znaczy, że no Józef Ożył jest osobą bardzo prawicową, dzisiaj związany z prawem i sprawiedliwością, właściwie gł ba bardzo głęboko związany. I dzisiaj właściwie byłoby bardzo trudno sobie wyobrazić taki duet. Bo chociaż Paweł Śpiewak po tym dwuletnim pobycie w Sejmie pod egidą Platformy Obywatelskiej, jednak od, od polityki się bardzo odżegnywał, odszedł od niej, chciał być bardzo niezależny, to jednak oni wylądowali po dwóch zupełnie innych stronach. I to była zupełnie inna Polska, proszę państwa, to było jeszcze przed 2010 rokiem. Mm -hmm. Czyli to było przed katastrofą Smoleńską, która miała w Polsce taką siłę oddziaływania polaryzującego, dodatkowego wobec tego, już, co już było wcześniej. I ta obecność Józefa Orła została przeniesiona również na seminaria domowe na początku, przez kilka pierwszych lat. I to wydaje mi się istotne, dlatego że oni ze sobą pozostawali też w sporze. Cały Nie było czas. tak, że oni byli zgodni, prowadzili nas jak tacy dwaj mędrcy, prawda? Nie, oni ze sobą byli w sporze. Ja dzisiaj, do dzisiaj pamiętam te bardzo gwałtowne między nimi czasem, czasem y, 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 rozmowy. I to jest, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne. A druga rzecz to, tak jak od kilku lat, przepraszam, od kilku dni pracujemy na tych wspomnieniach, ciągle się coś przypomina. I, i przypomniało mi się kwestia dyscypliny. Tych, tych seminariów domowych, bo to było tak, z jednej strony zróbmy coś nieformalnie, ale zróbmy coś na serio. To było tak nieformalnie, więc na serio. To było bardzo interesujące, bo przecież to seminarium w murach uniwersyteckich nie było wcale nie na serio. Było bardzo na serio. Pamiętam, że tam przygotowywaliśmy referaty na tym seminarium. Ludzie, Traktowali to jak najbardziej poważnie. To nie było tak. Poważnie że... niż zajęcia na uniwersytecie. Wiele... A, tak, tak, ale mówię jeszcze o... cały czas o tym seminarium w murach uniwersyteckich, że już mhm. tam wszystko było bardzo poważnie. A w domu można byłoby sobie wyobrazić, no tak, napiją się kieliszek wina, zjedzą ciastko, tam zawsze panowała taka atmosfera zrzutki na tym, na tym seminarium, czyli każdy coś smacznego tutaj przyniesie. No to w gruncie rzeczy jest takie niebezpieczeństwo, że to się wszystko rozlezie w jakimś takim wspólnym pojadaniu i popijaniu. Ale ja pamiętam, że Paweł tego bardzo pilnował. To znaczy, że nie było chodzenia podczas rozmowy, albo coś chciałbym, bo głodny jestem, głodna jestem, albo chciałabym się czegoś napić, albo cokolwiek takiego. Tylko jak siadamy. To siadamy i jak siedzimy, to rozmawiamy i nie ma nikt nie chodzi nigdzie, więc to jest też taki, to jest coś, co trudno sobie dzisiaj chyba wyobrazić, nawet mi, bo wszyscy jesteśmy z tymi telefonami komórkowymi. A wtedy to naprawdę było tak, że rozpoczynamy, zamykamy po prostu swoją uwagę na cokolwiek, co jest poza tą salą. I to, co dla mnie było też zawsze niesłychane zupełnie, i to mnie bardzo dużo nauczyło, to było to, że potem, no dobrze, zrobimy jakąś tak przerwę po dwóch godzinach rozmowy, i znowu jest taka, takie, takie niebezpieczeństwo w domu, jesteśmy, więc to mogłoby się przerodzić w taką imprezę właściwie. No to się napijemy wina, a potem już nie będziemy rozmawiać, ale ponieważ Paweł traktował to śmiertelnie poważnie, więc po tych 15-20 minutach pojadania ciasteczek, było znowu dobrze, to rozmawiamy dalej. I pamiętam, że jako bardzo młoda osoba ja się zastanawiałam, o czym on jeszcze chce rozmawiać, bo byliśmy przyzwyczajeni do tych 90 minut uniwersyteckich. A okazało się, okazywało się, że tam jest jeszcze bardzo dużo do rozmowy. I to, to było bardzo, bardzo ważną lekcją. No właśnie, to jest, proszę Państwa, tak, że kiedy. Bo to są że dwie, dwie, dwie rzeczy. Kiedy siedziało się na tym seminarium domowym, to. Nikt nie miał pojęcia z nas, naprawdę nikt, że tak naprawdę to uczestniczymy w czymś, co można spokojnie powiedzieć, łańcuch pokoleń, bo stawaliśmy się, nie wiedząc o tym, kolejnym ogniwem w pewnym szczególnym rodzaju edukacji. To znaczy, ja staram się zrekonstruować to trochę później. Pod koniec lat 90. Paweł już pisze takie teksty o, o, o dekompozycji inteligencji polskiej o jej kompletnej jakimś rozpadzie, zagubieniu misji i celu i, i, i pauperyzacji. I pauperyzacji wielu, wielu, prawda, części inteligencji polskiej. Więc ewidentnie pisał o sobie, kiedy pisał, że jest osamotniony, nie ma z kim rozmawiać o książkach i że tak naprawdę niewiele dzieje się na serio, chociaż inteligencja niosła ten, 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 ten naród, prawda, przez... 200 lat, prawda, bez, bez mała. I on po prostu był gotowy. W pewnym momencie spotkało się to z, z, z naszą dezorientacją co do tego, co się dzieje na uniwersytecie, ponieważ to nie tylko było tak, że inteligencja podlegała pauperyzacji i, albo dezorientacji, albo przebranżowieniu, bo się zaczynają. Przechodzić w stronę jakichś zawodów, prawda, bardziej niż, niż inteligencji. A z drugiej strony, odpalono masowe studia, które w wielu miejscach i na wielu wydziałach były po prostu istnym koszmarem. Kiedy to było sobie, twoje doświadczenie. No, kiedy człowiek tak? sobie zda sprawę, co, się, co, co, co to było za, za, za po prostu skrajny brak powagi, skrajny brak powagi ludzi, nie wiem, tam. Udawano, że czyta się prace magisterskie, udaje się, że się prowadzi zajęcia, wynajmuje się jakieś sale w kinach, prawda? Generalnie wszystko w pewnym momencie zaczynało, w pewnym momencie zaczęto pytać, czy to nie jest sprzedawanie dyplomów pod pozorem edukacji. To wszystko było po prostu skrajnie, skrajnie niepoważne i w gruncie rzeczy Paweł pisał o tym niemoralne. Mhm. I w pewnym momencie się spotkała ta banda młodych ludzi z Pawłem. A dla nas to oznaczało tak, że Paweł wskrzesił coś, co sam dostał. Po latach się dowiedzieliśmy, że w 1976 roku powiedział nam o tym ktoś inny, profesor Jerzy Jedlicki. W 1976 roku Paweł Śpiewak, Marcin Król, przyszli do niego i chcieli wtedy Polska Gierkowska, prawda, żeby odbyło się seminarium, żeby zacząć takie samokształcenie. Dla Jerzego Jedlickiego to było oczywiste, że w ten sposób odtwarza, to, te, 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 odtwarza się inteligencja polska, która po prostu e, od XIX wieku prawda, musiała wypracowywać jakieś formy alternatywnego kształcenia, alternatywnego w stosunku do oficjalnego obiegu. E, I z tego seminarium u Jerzego Jedlickiego, które miało niesamowity zestaw osób. E, powstanie Respublika Marcina Króla i Pawła Śpiewaka, ta pierwsza Respublika. Po 30 latach co się okazało, że Paweł Śpiewak w zasadzie i styl prowadzenia, i też się potem okazało, to był lektor, był częściowo zgodny z tym, co tam w domu Jerzego Jedlickiego przez kilka lat na czym pracowano. Że zostało to odtworzone, Paweł się podzielił tym z nami, z młodymi ludźmi, w zupełnie innym kontekście, przeniósł z Polski Ludowej strategię tworzenia środowiska. To znaczy, coś, co było oczywiste w Polsce Ludowej, Paweł śpiewak przeniósł do III Rzeczypospolitej. To było coś no, dość zaskakującego, no bo Państwo suwerenne, wolność słowa, i tak dalej. I wtedy okazywało się, że to była odpowiedź na kryzys inteligencji, na kryzys uniwersytetu, na pewną pauperyzację no i przede wszystkim na to, że w edukacji rozpowszechniło się to, o czym on tak dużo pisał: skrajnie niepoważne podejście do nauki, a przez to do następnych pokoleń. On o tym pisał. Tam jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to znaczy, jaka to była koncepcja edukacyjna? Pomijając oczywiście kwestię sztafety pokoleń, o której mówisz, a o której dowiedzieliśmy się właściwie w którymś momencie nie tylko o tym, co powiedziałeś, to znaczy o Jedlickim, ale także właściwie dowiedzieliśmy się, że jest to sztafeta pokoleń nie są nieformalnych spotkań intelektualnych, która w Polsce zaczyna się wraz z rozbiorami. Czyli, że my uczestniczyliśmy w czymś, nie wiedząc w czym my uczestniczymy. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne, bo tutaj się zaczyna ta moja refleksja na temat tego, jaka to była koncepcja edukacyjna. Taka, ta, 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 powiedziałabym, Pawło Śpiewacza, ale też ta, taka koncepcja edukacyjna, która jest, którego, której on też był spadkobiercą, mianowicie, że poświęcasz bardzo dużo czasu, to znaczy dajesz komuś coś bardzo cennego, ten własny czas jest... Prawdopodobnie w naszym życiu najcenniejszą rzeczą, którą możemy dać, ale nie jest to równoznaczne z położeniem wszystkiego na talerzu. To znaczy, że nie dajesz wszystkiego, dajesz rzecz najważniejszą, ale nie dajesz wszystkiego, na przykład nie dajesz rozwiązań. To jest bardzo, bardzo istotne moim zdaniem, ponieważ pierwsza rzecz na to właśnie, że robimy to seminarium domowe, ale do tego, czym ono jest, Kulturze polskiej my musieliśmy dojść sami. Paweł nigdy nam nie powiedział wprost, posłuchajcie, ja to robię dlatego, że nie. To są takie rzeczy, które, do których my musieliśmy dojść sami. I uważam, że ten proces do, dochodzenia do tego był również bardzo istotny, ponieważ on był procesem budowania bardzo silnej autoidentyfikacji, nas jako środowiska też. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, kwestia tego, jak się czyta teksty. Myślę sobie o tym, że w. W interpretacjach Pawła Śpiewaka tekst to jest coś, w którym wszystko jest niby napisane czarno na białym, ale to, co najważniejsze, jest ukryte. Bo jak wyglądały interpretacje tych tekstów? Te interpretacje wyglądały w ten sposób: trzeba było przyjść bardzo dokładnie przygotowanym na zajęcia. W ogóle nie było miejsca na jakieś takie. Na jakąś taką hucpę typu ja nie przeczytałem, nie przeczytałam, nie, to tacy ludzie ale znają. teraz się popiszę. To takie osoby odpadały tam po prostu dosyć szybko, bo oczywiście są takie osoby, którym się bardzo łatwo mówi. Szybciej się mówi niż myśli niektórym, tak? ale to, to w ogóle takie osoby nie. Więc trzeba było bardzo dokładnie przyjść przeczytanym, naczytanym, przepraszam, oczytanym, doczytanym, ale yy, to jest też tak, że jak obcuję się z tekstem, to pewne rzeczy. To pewne rzeczy są tak, jakby one pierwsze się narzucają. I często w interpretacjach tekstów filozoficznych, poetyckich, literackich, jak, jak my to robiliśmy, te pierwsze półtorej godziny, o których przedtem mówiłam, było poświęcone właściwie takiemu wyrzuceniu tych pierwszych spostrzeżeń. Ja widziałam to, ja widziałam to i tak dalej, i tak dalej. I tacy jesteśmy strasznie zajęci tym, tymi pierwszymi spostrzeżeniami. I potem, właśnie po tej przerwie, bardzo często był taki moment, kiedy Paweł mówił, Wyście w ogóle nie zauważyli tego, że. A nie widzieliście tego fragmentu? Przecież to jest centralny fragment tego tekstu. I to było szalenie interesujące. To znaczy, że, że, że interpretacja dzieła filozoficznego czy literackiego po, polega na takich kolejnych zbliżeniach. I to, jaki, jaki fragment ostatecznie uznajemy za najbardziej, najbardziej ważny w tekście. Zależy tak naprawdę o nas, to znaczy, on w którymś momencie my zostajemy tak bardzo tym tekstem wypełnieni, że on zaczyna śpiewać razem z naszym doświadczeniem życiowym. I to jest bardzo ważna, ważny element takiej metody filozoficznej, którą my tam otrzymywaliśmy. I jeszcze jedno z tym związane, jeżeli mogę, mianowicie jak dyskutujemy w różnych grupach, to często jest takie doświadczenie, że są tacy, którzy zawsze dużo mówią, i są tacy, którzy zawsze dużo milczą. I podczas tych wielu godzin. Koncentracji na tekście, często dochodziło do takiego odwrócenia, to znaczy ci zawodowi gadacze, że tak się wyrażę, już tracili rezon, i wtedy się okazało, że te milczące osoby bardzo często mają do powiedzenia jeszcze ciekawsze rzeczy. I to też jest, i to jest z kolei ta metoda filozoficzna grecka, to znaczy, że rozmawiamy, że, że, że interpretacja tekstu filozoficznego nie odbywa się w samotności, tylko ona jest rozmową. No tak. I chociaż był taki ciekawy kierunek tych... Paweł mówił to dość otwarcie, że powinno się zmierzać w myśleniu i w pisaniu. Po pierwsze w myśleniu trzeba być konsekwentnym, iść do samego końca i wtedy pojawia się przecinek. A to nie oznacza, że tak samo trzeba się zachować w życiu. Bardzo ciekawe i nie takie jest już popularne podejście. Po drugie, starał się, żeby podkreślić, że to, co może być dla nas najważniejsze, to jest to, co tak jak jego. Teksty stają się istotne, ich interpretacja staje się istotna, wtedy zaczynamy odczuwać rodzaj dyskomfortu, jeśli nie bólu. I to. Może brzmieć dziwnie, ale w ten sposób Paweł uczył młodych ludzi, że droga do osiągnięcia pewnej dojrzałości intelektualnej w tym wypadku oznaczało to niezależność myślenia. No to była szkoła nonkonformizmu. Nonkonformizmu. Wymaga dużo pracy, ale myślenie, które jest wartościowe, jest myśleniem. Jest myśleniem, które powinno stać się sprawą osobistą. Myślenie powinno być sprawą osobistą, i wtedy w ogóle zaczynamy wtedy w ogóle otwiera się jakaś przestrzeń do tego, żeby ta. wyjść poza pewne reakcje zbiorowe, które, których, prawda młodzi ludzie prawda, imitują rzeczywistość, tak? w którym momencie mają przestać imitować, czy, czy w ogóle edukacja, edukacja w, w takim prawda, w, w pewnym szlachetnym rozumieniu tego słowa, to jest szansa na to, żeby młody człowiek stał się podmiotem, aktorem sfery publicznej, żeby stał się osobą, która nie boi się powiedzieć tego, co myśli, nie boi się postawić Potężnym tego świata. I po pierwsze, oczywiste jest to, że nie jest łatwo uczyć czegoś takiego. Po drugie, nie ma dróg na skrót tutaj. Znaczy, to jest po prostu długotrwały proces. I e, proces na dodatek, który być może by się nie udał, gdyby Paweł nie dawał tego, co wielu osobom przyjdzie z trudem przyjąć, ale Paweł wkładał w to po prostu także serce, proszę Państwa. To było pełne zaangażowanie intelektu, ale też i, i serca. To było. E, zdarzało się, że Paweł przypominał, że jest coś takiego jak przyjaźń intelektualna. To nie jest żadne tam postawienie pół litra na stole i prawda, opowieści, o, o w których wszyscy chlipią, nie? tylko to jest przyjaźń, której ludzie się potrzebują, żeby się wymienić zdaniami. Znaczy, że ich zdanie nie mają być wcale podobne. Mogą, ale nie muszą. Mało tego, taka przyjaźń może przypominać ring bokserski. Dla osób, które są niewyrobione w tego typu sytuacji społecznej, to w ogóle nie wchodzi w grę, bo, bo, bo po, po 30 sekundach takiego, takiej, takiej wymiany zdań, która przypominać może wymianę ciosów, okazywało się, że się ludzie po prostu obrażają, biorą do siebie, zwijają się i śmiertelną prawda, nienawiść hodują w stosunku do osoby, która śmiała im tam tak naprawdę naruszyć ich no, niezbyt dużą pewność siebie, prawda? Przypomniałam sobie trzy momenty. Jeden moment jest jeszcze z seminarium jeszcze w murach uniwersyteckich. Albo jednego z wielu, bo tak naprawdę to seminarium domowe się odbywało, ale równolegle odbywały się też seminaria w murach uniwersyteckich, cały czas kolejne. Więc nie wiem już, które to było, ale w każdym razie pamiętam taką bardzo, bardzo gwałtowną dyskusję. Te seminaria Pawła Śpiewaka w murach uniwersyteckich też zawsze miały takie bardzo dosadne tematy. Ty wspomniałeś o tym seminarium o teoriach totalitaryzmu. Było też seminarium o Aleksi Detogwilu, było też seminarium o Zagładzie, było o Leszko Kołakowskim. W ostatnich latach, na co już nie uczęszczaliśmy, bo już nie jesteśmy dawno studentami, było seminarium o filozofii politycznej Jarosława Kaczyńskiego, czyli jakby Paweł hmm. miał taką miał taką umiejętność robienia takich. Takich tytułów w ogóle, które były jak magnes przyciągający. Tam zresztą chmary studentów się, 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 się zlatywały i, i my byliśmy w, też wśród tej chmary. I tam obsiadaliśmy te wszystkie krzesła i podłogę i tak dalej. Ale pamiętam taki, taki, taki kilka momentów. Pierwszy moment, jak na jednym z tych seminariów ktoś mówi do Pawła Śpiewaka. E, e, do, dokładnie pamiętam ten moment, jak jedna ze studentek mówi, panie profesorze, pan mówi bzdury. I myślę sobie, kto by pozwolił sobie na to, żeby student albo studentka tak się odezwała. No, ale to nie było chamskie. Ale tak nie, to było, to było w ogniu dyskusji, tam była argumentacja i dlatego on na to pozwalał. I uważał, że wszystko jest w porządku, ponieważ właśnie dyskutujemy o jakiejś bardzo istotnej teorii totalitaryzmu. To jest pierwszy moment. Drugi moment, który pamiętam, to szkoła filozoficzna, na której właściwie tam nie było seminarium domowego, tylko ta grupa wyjechała w którymś momencie na szkołę filozoficzną, która była organizowana przez Jana Hartmana, między innymi. I na koniec tej szkoły filozoficznej był jakiś taki panel. W tym panelu niektórzy z nas uczestniczyli, i też był Paweł, śpiewak w tym panelu, i była tam dyskusja, po której, jak dziś pamiętam, Paweł kończy i mówi, no trzeba było mocniej we mnie walić, no co wy. Użył grubszego słowa, to nie było słowo walić. No bo proszę Państwa, to żeby, żeby, nie było, żeby nie było żeby... tak pomnikowo. Znaczy, po pierwsze Paweł potrafił się wypowiedzieć ostrym słowem, po drugie był postacią barwną, kolorową, mówił ludziom rzeczy miłe i niemiłe. Był po prostu niezależny, to jest tak, coś absolutnie. takiego. Co... To, to zresztą dla mnie, jako. Ja wtedy na początku lat 2000 pracowałam w polskim radiu, więc radiowcy też między sobą wiedzą, że język polski jest bardzo dźwięczny w tych różnych słowach. I on tak jakby używał tej dźwięczności też i w tych, i w tych słowach grubszych. Ale to, co jest ważne, to, że to, co on robił, nas uczyło, że on jest autorytetem, ale z nim można walczyć. I że tak. to jest pożądane. I my w, takim, w, tym, w ten sposób wychodziliśmy do polskiej sfery publicznej, co często było przejmowane kompletnie bez zrozumienia, powiedzmy sobie, w naszym krajobrazie debaty publicznej. To znaczy, że, że my uważaliśmy, że jak to jest na serio, no to proszę bardzo, to się kłócimy tutaj. No. Ale niestety Polska jest tak spolaryzowana, Poza tą polaryzacją w wielkiej mierze zresztą Paweł pozostawał. Nie było dla niego miejsca w tej polaryzacji w wielu kontekstach, a jednocześnie on był jednak uważany przez wielu za takiego mędrca opatrznościowego właśnie dlatego, że się stawiał poza nią. Ale w każdym razie, kiedy my przenosiliśmy potem ten, ten nawyk, że teraz będziemy się kłócić z aukcją na serio i z wielkim szacunkiem, ale kłócić intelektualnie, to, było bardzo, to jest bardzo często źle rozumiane. No a to był jego tryumf. No, to, to był jego triumf. Tak. Bo, bo, bo Rzeczywiście, kiedy wróciłem teraz po śmierci Pawła do jego esejów o tym osamotnieniu intelektualnym, to jedną z rzeczy, na które on zwracał uwagę, i trudno mu odmówić racji, to jest to, że e, no, kochani inteligenci tam z prawej, lewej czy której strony, wy zostawiliście te następne pokolenia. Wy po prostu nie traktujecie ich poważnie. Nie przygotowujecie ich do tego, żeby oni wchodzili w sfer, do sfery publicznej. Wy oczekujecie posłuszeństwa. Tak było, proszę Państwa. Oczekujecie posłuszeństwa, żeby kręgosłupy się łamały i tylko wtedy dostaną jakieś e, miejsca w hierarchii na drabinie. A Paweł tego nie oczekiwał. Paweł oczekiwał tego, żeby się z nim tłuc. Intelektualnie oczywiście, żeby wykuwać ludzi. Na ich własnym bólu, więc oni i tak pójdą swoją drogą. Żeby się przeciąć ich drogami, żeby drogi ludzie się schodzą w jednym momencie życia, a tym się rozejdą. No właśnie, przypomniał mi się teraz jeszcze ten trzeci moment. To jest ten moment pogrzebu w ostatnią niedzielę, i tam występują różne osoby, które były mu bliskie i między innymi trzech przyjaciół. Ireneusz Krzemiński, Paweł Zalewski i Wojciech Duda. I o każdym z nich wiemy, że łączyło go z Pawłem pewne niezwykle intensywne poszukiwanie. Oni zresztą mówili o tym poszukiwaniu podczas, podczas tego pogrzebu. To znaczy, że ta przyjaźń intelektualna, ona może być wybuchowa, ona może być namiętna, pełna takich sprzeczności, ale ona jest oparta na jakimś wspólnym poszukiwaniu. Tak jak Ireneusz Krzemiński mówi, że. że że ta przyjaźń była zbudowana na poszukiwaniu Boga. I, I widzisz, że jest coś, co po prostu wiąże mocniej niż trudny, trudna relacja, y, y, namiętny charakter. I y, y to, to jest coś, coś naprawdę, co, co zostaje jako ślad. I co wydaje mi się, zostało w tym naszym środowisku. To znaczy, że my. Ale to było zaprogramowane, jesteśmy, proszę Państwa. Tylko, tylko skończę, bo wiesz, stracę tę myśl za chwilę, ale my jesteśmy <noise> zakochani w, w analizie myśli liberalnej i analizie polityki. I zresztą uważam, że to też warto powiedzieć, że jak już miałam z Pawłem świwakiem, taką rozmowę na temat zainteresowań naukowych, mnie wtedy interesowały. Przede wszystkim te tematy etyczne, przebaczenie, pamięć, etyka pamięci i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię mu: wiesz, strasznie mi przykro, ale ja nie, nie, nie traktuję tak namiętnie tych tematów, tych, tych co ty. Ten liberalizm to mi się wydaje, no dobrze, to taki ciekawy temat, ale, ale żeby takiej namiętności to tutaj nie widzę. A Paweł mówi: spokojnie, spokojnie, zestarzajesz się, to ci to przyjdzie. I miał rację. I tak rzeczywiście jest. No ja tylko dodam, że, że jeszcze jedna rzecz, o której nie wiedzieliśmy, to jest to, że yy, po pierwsze, nie wiedzieliśmy, że powstaje środowisko tak, jak to było, formowane były środowiska prawda, w Polsce Ludowej i wcześniej. Prawda. To, to niesamowita historia, którą właśnie nam Jerzy Jedlicki zrekonstruował, mówiąc, że zanim przyszedł śpiewak z królem do niego w 1976 roku, to oni się zbierali w na spotkaniach, na seminaria domowe u takich osób jak Witold Kula i takich, prawda, poważnych, potężnych umysłów czasów, trudnych czasów Polski Ludowej, że w takich, w ogniu takich dyskusji wykowały się eseje. Licki, prawda, opowiadał o tym, że jego taki jeden ze słynniejszych esejów o odpowiedzialności zbiorowej i za czyny, których nie popełniliśmy, to było, to było obgadane w trakcie seminariów domowych. No i Paweł przyniósł nam to, 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 to dobrodziejstwo. Oczywiście wszyscy zakochali się w polskim eseju, którego nie, nikt nie uczył na uniwersytetach, że, że mamy po prostu jakieś skarby, tam tam eseje Jerzego e, fantastyczne... Pinczęca. prawda, Mieroszewskiego, no generalnie są mistrzowie, którzy, jak to u nas w kraju bywa, lądują gdzieś na marginesie, bo byli za dobrzy, być może. E, I że tego typu przygoda kończy się zakładaniem czasopism, że w zasadzie najpierw się ludzie zbierają, potem... Trwa taka intensywna praca, potem kiedy już pewna energia prawda, w sposób niemal naturalny się, się wyczerpuje, powstaje pytanie, czy powinno być jakaś puenta, co zostaje po tych no, latach spotkań. To, 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 to się, prawda, wtedy z takim żalem myśli o tym, to co to ma no, się rozejść, ślad nie zostanie. I wtedy, I wtedy król ze śpiewakiem zakładają tę pierwszą republikę, a my zakładamy kulturę liberalną, i naprawdę nie wiedzieliśmy, że powtarzamy pewne gesty, że to jest coś takiego, co uczy niesłychanie pokory, proszę Państwa. Bo nam się wydaje, o, pff, robimy coś super oryginalnego. W istocie jesteśmy tylko następnym ogniwem łańcucha, który prawda, będzie się, jak nas już nie będzie, to się będzie ciągnął dalej. To prawda, chociaż ja wiesz, co muszę powiedzieć, że w tych ostatnich dniach, kiedy dużo o Pawle rozmawiamy. No, bo, bo jego nieobecność narzuciła nam jego obecność po, 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 ponownie, to mam, ponieważ Paweł był taką osobą bardzo intensywnej obserwacji grupy i on zawsze właśnie mówił, rozmawiacie o czymś, a tak naprawdę co innego jest ważne, albo nie zwróciliście uwagi na coś. Co no dajecie takiego? sobie narzucać tematy, jak, jak które was nie bolą. Zachwyceni, że, że już po prostu jesteśmy tacy mądrzy, to on zawsze nas wytrącał. I, i ja bym powiedziała, że tak i, i cały czas, i aha, i właśnie w tych seminariach się, przynajmniej ja tak miałam, że ja cały czas myślałam, i co on, i co on potem powie o tym, co my, co my rozmawiamy, o czym my rozmawiamy. I teraz, wiesz, to stary nawyk mi się włącza i myślę o tym, co on by teraz powiedział i myślę sobie, że prawdopodobnie powiedziałby słuchajcie, weźcie, idźcie coś przeczytać już. Już przestańcie po prostu tutaj się zachwycać tymi swoimi wspomnieniami. Weźcie, jaki temat teraz jest ważny. No, myślę myślę, że, że po pierwsze stanąłby na swoim własnym pogrzebie z boku i kilka złośliwych uwag na temat uczestników powiedział, bo taki, tak był, również, tak. taki był. Ja muszę od razu powiedzieć, że Państwa, na pogrzebie polityków nie było, nawet Związający, tych, prawda? z którymi drogi Paweł przecinał się przez wiele lat. Ale biorąc pod na uwagę, cmentarz jak, żydowski jaki to był się jest tak. tłum, prawda? Na cmentarz żydowski, politycy, nasi wiodący, wszystko jedno, z którego obozu, bo na Twitterze, prawda, składano kondolencje znowu od prawa do lewa. To się nie pofatygowali. E, pewnie Paweł też by powiedział coś dosadnym mhm. językiem na ten temat. A może by po prostu zmilczał i poszedł czytać coś o Bogu? Torę. Torę. Proszę Państwa, to takie, takie. Bardzo dziękujemy Pawłowi i Państwu też za uwagę.